Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że spotykamy się tym razem na sesji zwyczajnej i minął pierwszy rok kadencji 2018-2023, chcielibyśmy dokonać krótkiego podsumowania naszej pracy. Reprezentujemy w Radzie Miejskiej w Trzebnicy tę część mieszkańców, którzy nie zgadzają się w całości z realizowaną, znaczy którzy nie zgadzają się częściowo, przepraszam, z realizowaną... Ja przepraszam Pani Radna, ja oczywiście Pani pozwolę dokończyć to oświadczenie, tylko chciałbym jedną rzecz nadmienić, że jest coś takiego jak raport o stanie gminy i wtedy Państwo będziecie mieli możliwość wygłaszania wszelakich opinii na temat tego, czy inwestycje się Państwu podobają, czy nie. Jeżeli Pani chce w tej chwili kontynuować, no nie będę Pani tego utrudniał, natomiast zwracam uwagę, że to nie jest ten czas i to miejsce, ale proszę bardzo. Myślę, że czas jest najlepszy i miejsce też, a rok to już sprawił, że mamy pewne przemyślenia. Czyli częściowo nie zgadzamy się z realizowaną od 12 lat wizją rozwoju miasta i gminy pana burmistrza Marka Długoziny. Uważamy, że niektóre sprawy idą w złym kierunku. Panuje chaos inwestycyjny, obok pożytecznych i potrzebnych obiektów powstają takie, które bardziej zaspokajają ego naszego włodarza niż potrzeby mieszkańców. Wybudowana została gigantyczna hala widowiskowo-sportowa niezgodnie z projektem budowlanym, dworzec autobusowy, centrum przesiadkowe, z którego nie korzystają przewoźnicy i podróżni. Powstaje szklana galeria wystawiennicza przy Urzędzie Gminnym, ścieżka edukacyjna na Winnej Górze, niedopuszczona do użytkowania z powodów bezpieczeństwa. Ścieżki rowerowe działają bez zgody inspektora nadzoru budowlanego, gdyż zrealizowano je niezgodnie z projektem. W tym samym czasie 50-letnia szkoła licząca ponad 600 uczniów nie może doczekać się remontu łazienek na trzech kondygnacjach. Zrealizowano remont tylko jednej i to w czasie roku szkolnego. Z istniejących już wybudowanych obiektów sportowych nie mogą korzystać wszyscy zainteresowani, wszyscy chętni na jednakowych warunkach, choć nazywamy się gminą promującą sport. Te inwestycje generują też ogromne długi. Jesteśmy najbardziej zadłużoną gminą na Dolnym Śląsku spośród 55 gmin miejsko-wiejskich. Przy budżecie około 130 milionów zadłużenie wynosi ponad 82 i stale wzrasta. Zagrożone są dotacje, niektóre już straciliśmy. Chociaż ustawa o samorządzie gminnym daje radnym prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń i wglądu w działalność Urzędu Gminy oraz spółek z udziałem gminy, to realnie w gminie Trzebnica działa prawo ustanowione przez pana burmistrza. Został stworzony system oparty na zależnościach i strachu. Radni opozycyjni nie mają dostępu do dokumentów i informacji. Zwoływane są najczęściej sesje nadzwyczajne, chociaż nie ma klęsk żywiołowych, które uniemożliwiają nam wprowadzenie własnych projektów uchwał i zabierania głosów w istotnych sprawach. Interpelacje składane do pana burmistrza są odrzucane z powodów formalno-prawnych, nie wiadomo jakich, lub udzielane są odpowiedzi, które niczego nie wyjaśniają. Dwie ustawowe, obligatoryjne komisje, komisja rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji nie działają zgodnie z prawem. Brakuje w nich przedstawicieli naszego klubu. To już w 50% zostało dzisiaj naprawione. Nasze kandydatury nie podobały się Państwu radnym z ugrupowania pana burmistrza. Pracujemy bez planu pracy i harmonogramu spotkań. Jesteśmy zaskakiwani terminami obrad sesji i komisji, w związku z tym uniemożliwia to planowanie wszystkich innych życiowych spraw. Dopiero od niedawna obrady sesji są nagrywane i transmitowane. Uniemożliwia się nam złożenie wniosków o zmianę porządku obrad do biura rady, gdyż materiały dostarczane są zbyt późno. Jesteśmy niedopuszczani do głosu podczas obrad sesji. Uniemożliwia się nam zadawanie pytań. My, radni opozycyjni, jesteśmy podczas sesji poniżani i obrażani. No dzisiaj też byliśmy donosicielami. Pozbawia się nas części diety z powodu nieobecności w Radzie, mimo złożonego wcześniej publicznego oświadczenia. Nie mamy możliwości publikowania polemiki na łamach Panoramy Trzebnickiej, pisma finansowanego ze środków publicznych.
Zawiera ono tylko materiały propagandowe burmistrza. Uniemożliwia się radnej nawet okolicznościowe wizyty w obiektach gminnych. No, chcę tu przypomnieć ten przykry incydent, kiedy nie mogłam odwiedzić seniorów w Dniu Seniora w domu dziennego pobytu. Wszystkie te działania mają nas zniechęcić i uniemożliwić zmianę istniejącego porządku. Szanowni Państwo, chcemy zapewnić, że nadal będziemy uczciwie i z zaangażowaniem kontynuować naszą pracę. Chcemy współpracy, nie konfrontacji. Chcemy rozmowy, nie pyskówek i obrażania. Chcemy mieć wpływ na kształt rozwoju naszego miasta i gminy. Pragniemy, by wszystkie ważne decyzje były podejmowane nie tak jak dotychczas jednoosobowo, lecz z udziałem wspólnoty samorządowej. By radni opozycyjni, którym zaufała duża część naszej społeczności, byli traktowani jak równorzędni partnerzy. Trzebnica jest dla wszystkich. Panie burmistrzu, proszę wysłuchać rady życzliwej kobiety. Życie dało panu niepowtarzalną, ogromną szansę, że ma pan swoje 5 minut od 13 lat w historii naszego miasta i gminy. I proszę tego nie zepsuć, a my jesteśmy gotowi do współpracy. Dziękuję państwu za wysłuchanie.